Gothic to niewątpliwie świetna gra, która w Polsce obrosła niewyobrażalnym kultem, a obraza majestatu tej gry na różnych prześmiesznych grupkach, forach czy discordach może być odebrana jako obraza majestatu i zdrada narodu polskiego. Osobiście sagę Gothic uważam za ciekawą serię, która na tle wszystkiego innego co było na ten moment dostępne, to wybijała się znacznie poza schemat, oferując dobrą fabułę, pełen polski dubbing, wolność wyboru, czy niesamowity soundtrack, którego notabene słucham do dziś. Nie zmienia to jednak faktu iż Gotik obrywał już w momencie premiery za niektóre głupoty, które sobą reprezentował, a pytania typu jak się podnosi przedmioty w pierwszej części Gotika może i są w pewnym sensie zabawne. Ale był to swego rodzaju chleb powszedni tamtych czasów, gdy niektóre gry przystępność miały na samym końcu listy elementów do zaimplementowania. Gotik był toporny, kanciasty i nieprzystępny. Każdy normalny fan Gotika wam to powie. Aczkolwiek w okresie gry ta gra wyszła i Polacy masowo zaczęli emigrować do Górniejszej Doliny odkrywając tę bądź co bądź rewolucyjną grę, to na horyzoncie mogliśmy obserwować premierę swego rodzaju konkurenta Gotika, czyli Morrowinda który no trochę namieszał w sferze gier z otwartym światem dostępnych na rynku. I to o tym właśnie chciałem dziś porozmawiać, co tak naprawdę łączy te dwa tytuły oraz jakimi aspektami kompletnie deklasowały one swojego oponenta. Zanim jednak zaczniemy materiał, to mały off-top odnośnie mojej małej kolekcji gier Studia Bethesda. Mianowicie, jestem w posiadaniu bardzo ciekawej antologii wszystkich wypuszczonych do tej pory gier serii Elder Scrolls wraz z unikalnymi mapami oraz płytami zawierającymi jakieś dodatkowe materiały. Póki co myślę jak to spożytkować, bo być może poświęcę tej kolekcjonerce nie. Co więcej, nazwijmy to czasu antonowego u mnie na kanale. Bo mimo iż przygodę z grami zacząłem od Morrowinda, to być może warte sprawdzenia będą poprzednie części tej sagi. Także jeśli masz jakiś ciekawy pomysł, jak mógłbym spożytkować lub jak przedstawić te gry i dodatkowe materiały, to zapraszam do sekcji komentarzy. Tymczasem my lecimy z tematem. Materiał zacznę od prawdopodobnie najistotniejszej różnicy i głównego argumentu tego materiału, bo od fabuły i zadań oraz sposobu ich przedstawienia. Wszyscy dobrze wiemy jakie są misje w gotiku. Nie można tego nazwać prowadzeniem za rączkę jak to ma miejsce przygodowo w Skyrimie, aczkolwiek polecenia wydawane nam przez gotikowe postacie wydają się zazwyczaj na tyle oczywiste, że nie ma potrzeby zaglądania do dziennika, by sprawdzić co dalej powinniśmy robić. Jeśli jednak pogubilibyśmy się lub po odkryciu nowej lokacji pozbierać dziesiątek różnych questów, które wysyłają nas do wielu różnych nowych lokacji, to z pomocą przychodzi wcześniej wspomniany dziennik, który w przejrzysty sposób tłumaczy nam kolejne kroki, by pchnąć zadania dalej. Same questy, mimo ciekawej oprawy i dużej dozy tajemniczości, były przejrzyste i proste, a nawet takie mniej dosadne kwestie typu przejście po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z odpowiednimi ludźmi, były na tyle proste do zrozumienia, że Ciężko było się w tym nie połapać. Gothic co prawda, nie dawał nam od razu dostępu do mapy, a jeśli już jakimś cudem udało nam się zdobyć, to pokazywała ona zaledwie szkic, z zarys fragmentu mapy bez wskaźników, opisanych miejscówek, zaznaczonych punktów kolejnych misji czy interesujących miejsc do odwiedzenia. Mimo wcześniejszych wzmianek o toporności w podnoszeniu przedmiotów, to seria Gothic jest bardzo przejrzysta, jeśli chodzi o przydzielenie zadań oraz ich prowadzenie, bo nawet jeśli czegoś nie bylibyśmy do końca pewni, to przy odrobinie wiedzy o świecie, znajomości, lokacji, interesujących miejsc czy osób mogliśmy bardzo płynnie pchać fabułę czy zadania poboczne do przodu. A jak to wyglądało w przypadku Morowinda? Powiedzieć, że tylko nieco inaczej, to jak nic nie powiedzieć. Morrowind stawiał na pewne osobliwe budowanie zadań, jak i fabuły w pewną interesującą otoczkę. Mianowicie, mało tu było w wzmianek typu idź tam, zrób to i tyle, a starano się to wszystko obudować w jak najbardziej imersywny sposób, by to gracz sam domyślił się, co należy dalej robić. Fakt, istnieją zadania, które jasno mówią nam cel podróży, jak i wymagane działania, by pchać wątek dalej, aczkolwiek jest to znaczna mniejszość tego, jak prezentuje zadania Morrowind. Same dialogi, jeśli mielibyśmy je porównać, to raczej byłoby to średnio możliwe do wykonania zadanie, bo to jeszcze większy kontrast między tymi tytułami. Gothic, jak ci zapewne dobrze wiadomo, posiada niezwykle bogate spektrum genialnych polskich głosów, które naznaczyły tę grę mianem tytułem jednej z najlepszych, a dla niektórych najlepszym polskim dubbingiem w grach. pokazywać ktoś inny mógł być a to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi... Nic nie nie mój... śmiem wysunąć śmiałą tezę, że gdyby nie dubbing, to tak właściwie mało kto w ogóle znałby gotika, bo to właśnie ta przystępność i ukłon w stronę polskiego community pozwoliła gotikowi uzyskać miano kultu w naszym kraju. Jak to wygląda w przypadku Morrowinda? Tragicznie to chyba zbyt mocne słowo, aczkolwiek porównując go do pierwszej części gotika i polskiego dubbingu, to byłoby to chyba odpowiednie określenie. Morrowind głosy postaci ma w porządku aczkolwiek same rozmowy toczone są za pomocą dosłownie ścian tekstu, który to musimy przeczytać by móc wgryźć się w fabułę zapomnij o przyjemnym głosie Diego mówiącym ci o prawach obowiązujących w obozie Morowind to istny old school, gdzie bez odpowiedniego nastawienia po prostu nie będziesz w stanie się wczuć i prawdopodobnie skipniesz większość dialogów a wierz mi, jest tego sporo do skipnięcia. Same zadania w obu tych grach są całkiem podobne i szczerze, brak tu jakiegoś znaczącego kontrastu. Oprócz, oczywiście, wcześniej wspomnianego zabiegu, stylizowania Moroida na grę bardziej wymagającą i nie podającą graczowi wszystkiego na tacy. Gothic oczywiście też nie prowadził gracza za rączkę, a nasze pierwsze podejście to była istna Klun Fiesta, gdzie mimo całkiem skromnej powierzchni mapy mogliśmy zgubić się kilka razy, próbując odnaleźć starą kopalnię. Cały sen tkwi w tym, że Gothic jasno określał cel podróży oraz wymagane działanie, gdzie Morrowind robił coś w teorii podobnego, ale określonego w pewien, rzekłbym... Poetycki koloryt, gdzie na podstawie rozmów i szczątkowych, mglistych informacji z dziennika sami musieliśmy domyślić się co do kolejnych naszych działań. Samo spektrum misji, które możemy otrzymać, jest wyjątkowo szerokie, a wiele z nich możemy w obu przypadkach ukończyć na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest oczywiście walka, i tutaj dopiero zaczyna się robić ciekawie. Ukazanie walk, a raczej porównanie ich w przypadku Morrowinda i Gotika, to swego rodzaju mem. Bo tak jak Gotik obrywał i nadal obrywa za niesamowity wręcz poziom drewna, tak porównując walkę z Gotika z tą z Morrowinda, to tak jakby porównywać rower. Mercedesa. Walki w Gotigu są drewnem i tutaj nawet nie zapraszam do dyskusji, bo zwyczajnie nie ma o czym, ale porównując tą mechanikę z tym, co oferuje sam Morrowind, to istna paranoja. Gothic umożliwia blokowanie, robienie uników czy podstawowe tworzenie kombinacji ciosów, które będąc szczerym, mają więcej z wyglądu niż faktycznego użytku, no ale są. Natomiast Morrowind to zwykłe klikadełko, gdzie klikamy lewy przycisk myszy i liczymy, że trafimy przeciwnika. System Walk Morrowinda opiera się na bardzo wielu różnych przelicznikach czy modulatorach. Także, nawet celując przeciwnikowi centralnie między oczy, możemy po prostu nie trafić i strzała jakoś magicznie nie trafi celu. Podobna sytuacja dzieje się podczas walki wręcz, gdzie machając nożem zaraz przed twarzą przeciwnika, może stać się tak, że ani razu go nie trafimy, podczas gdy on ciosami zadanymi gołymi rękami nas zabije. Ta bądź co bądź wyjątkowa i ciekawa mechanika polegająca na szansie procentowej na zadanie obrażeń całkowicie mnie od tytułu odepchnęła i pamiętam jak bardzo ciężko było mi przegryźć język i grać dalej. Pod względem systemów Morrowind zamiata konkurenta nie pozostawiając na nim suchej nitki, ale tak jak z systemem walki, tak niektóre systemy były swego rodzaju eksperymentem, do którego już nigdy więcej nie wrócono. A skoro już o systemach mowa, to mimo iż Gotik totalnie zdeklasował oponenta swoim prostym, aczkolwiek znacznie lepszym systemem walki, tak pozycja od Bethesdy absolutnie miaży w kwestii systemu wyposażenia czy wszelkie maści z systemami modyfikatorów. Na szybko z pamięci przytoczmy sobie systemy z pierwszej części Gothica. Mogliśmy walczyć, pływać, biegać, a nie, biegać jednak nie. Mogliśmy kuć broń, handlować czy awansować w poziomach i zdobyte punkty przeznaczać na rozwój umiejętności. Jak to wygląda w Morrowindzie? Od początku wybieramy imię dla swojej postaci, które być może nic nie znaczy w kontekście fabuły czy gameplayu, ale jest to z pewnością dla niektórych mały plus, że możemy się jakoś nazywać, a nie latać postacią bez nazwy, bo twórcom nie chciało się wymyślać imienia. Następnie wybieramy rasę, która nie różni się tylko wyglądem, lecz także umiejętnościami, atrybutami, podejściem do naszego bohatera postaci niezależnych, czy nawet wzrostem. Później przychodzi kolejny ważny aspekt na całą naszą przygodę, a mianowicie dobór klasy, znaku Zodiaku, czy głównych naszych umiejętności. I skracając to wszystko do krótkiego zdania, to Morrowind po prostu pozamiatał konkurencję dostępnymi funkcjami, a jesteśmy dopiero na drugiej minucie zabawy. I w tym miejscu powstały dwa silne obozy. Jak to miało miejsce w sadze gotika, lecz tu podział jest na fanów prostego, a raczej bardzo prostego wejścia do gry bez miliona okienek, wyborów czy decyzji, a na tych, którzy lubią eksperymenty i już na starcie dopasowanie swojego bohatera do własnej wizji tego, jak mamy zamiar grać i czym będziemy siać zamęt pośród swoich nieprzyjaciół. I tu poniekąd tkwi cały ten nazwijmy to podział społeczności graczy pomiędzy wejściem w postać, którą starannie utworzyliśmy według własnego się, a na tych, którzy. Że już wolą wejść w skórę danego bohatera i z jego perspektywy oglądać utworzony przez twórców świat. Przed ostatnim elementem, nad którym warto się pochylić z grafika, i tutaj szczerze patrząc z perspektywy roku, w którym dominują modele oświetlane ray tracingiem to wygląd tych gier może nieco trącić myszką, aczkolwiek obie te gry graficznie prezentują praktycznie ten sam poziom, z lekką przewagą w stronę Morowinda, który jednak pod względem ilości modeli czy tekstur deklasuje swojego oponenta. Jednak warto tutaj mieć na uwadze fakt zwyczajnych preferencji, bo znajdzie się mnóstwo osób, którym styl graficzny Morrowinda zupełnie nie przypadnie do gustu, a te przeogromne grzyby czy przerysowane krajobrazy mogą budzić sporą niechęć, Zaś stonowane i bardziej przyziemne krajobrazy górniczej doliny już mogą się bardziej niektórym podobać. A propos wszelkie maści systemów i wyglądu, to myślę, że warto wymienić tutaj jeszcze jedną rzecz, która stawia go Tika śmieszną, wręcz prostacką pozycję, a chodzi tutaj o uzbrojenie. Jakie opancerzenie w Gotiku jest, każdy wie. Kilka kilkanaście zbroi do wyboru, różne rodzaje spodni czy hełmów, a nie jednak spodni i hełmów nie można było zakładać tylko zbroje. To zawsze była bolączka gier serii Gothic, że poza dwoma rodzajami biżuterii i pancerzem nic nie mogliśmy na swoje postać narzucić, a wygląd zmieniał tylko tak naprawdę rodzaj broni czy pancerza właśnie. Morrowind pod tym względem z pogardą patrzy na dzieło piranii, oferując znacznie więcej w wszelkiej maści różnego rodzaju wyposażenia, takiego jak na ramienniki, spodnie, buty, karwasze czy nawet suknie i jakby tego było mało, mogliśmy je dowolnie ze sobą łączyć, co tworzyło unikalny wygląd, a każdy założony element uzbrojenia był od razu na naszej postaci widoczny. Czy to drobiazg i niepotrzebny bajer? Być może, aczkolwiek obserwowanie naszego bohatera odzianego w klimatycznym Masywny pancerz, z pewnością jest czymś, na czym można zawiesić swoje oko. Na koniec, by nieco schłodzić atmosferę, ja zostawiłem muzykę i w tym miejscu naprawdę mogłem rozpętać piekło i powiedzieć, że przykładowo Gothic ma lepszą muzykę, a soundtrack Morowinda to gówno, ale byłoby to zwyczajne kłamstwo. Powiem Ci drogi widzu, że autentycznie dostałem strzałą nostalgii w sam środek serca, gdy po tylu latach ponownie uruchomiłem Morowinda i usłyszałem tą kultową już ścieżkę dźwiękową. To co z pewnością warto w tym miejscu nadmienić, to fakt, jak proste i klimatyczne były melodie z Gotika w porównaniu do tych utworów z ogromną ilością instrumentów zaprezentowanych w Morrowindzie. I tutaj tak naprawdę główną rolę grają Twoje gusta bo muzyce, zwłaszcza tak osobliwej nie ma za wiele co mówić, bo zwyczajnie przemawiała ona za siebie, a to, że jeden soundtrack bardziej ci leży niż drugi, to tylko i wyłącznie Twoja prywatna, subiektywna opinia. Mnie osobiście obie ścieżki dźwiękowe bardzo leżą, aczkolwiek dostrzegam między nimi ogromną różnicę i rozumiem preferencje jednej i drugiej strony. Nie zmienia to jednak faktu, iż moja perspektywa jest nieco zakrzywiona przez soczewkę nostalgii, bo moro utwory słyszę pierwszy raz od bodajże 10 lat. I to tyle w dzisiejszym materiale. Nie mam zamiaru tutaj robić cyrku i dawać jakichś komicznych ocen poszczególnych aspektom obu tych gier, bo mimo iż uważam je za swoich konkurentów, tak celują one w zupełnie inne grupy graczy. I porównywanie jednej i drugiej to swego rodzaju wybór pomiędzy mielonym lub schabowym, niby tu i tu kotlet, aczkolwiek każdy ma swoją grupę degustatorów. Na koniec mogę powiedzieć, że osobiście Morrowinda uważam za grę nieco do bardziej inteligentnych osób, bo jednak wymagała ona więcej od gracza, a w czasach, gdy ja ją grywałem i nie miałem dostępu do solucji czy polskich napisów. To wyzwanie dla dzieciaków ogrywających pozycje BTSD w okresie Premiery było spore. A to dlatego, że wymagało nie tyle co dobrej znajomości języka angielskiego, co też sporej dawki logicznego myślenia i główkowania, co w czasach dzisiejszej elektronicznej rozrywki zwanej gamingiem jest coraz rzadziej spotykane. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to koniecznie daj znać w komentarzach, czy wolisz mielony czy schabowy. Tymczasem na dziś ode mnie to tyle. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.